Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Today's collect, the opening prayer, speaks of our mystical communion in Christ. Dzisiejsza kolekta, modlitwa otwierająca, mówi o mistycznej komunii w Chrystusie. It's a prayer that affirms that we live under the Father's protection and asks that there we may rejoice forever unharmed. Jest to modlitwa, która zapewnia nas o ochronie Ojca, w której możemy żyć na wieki i bez szwanku. Then our gospel begins with the words, "Do not let your hearts be troubled." Nasza Ewangelia rozpoczyna się zaś słowami: niech się nie trwoży serce wasze. And in just a few moments before Holy Communion, we will say to one another, "Peace be with you." I kilka chwil później, przed Komunią Świętą, będziemy sobie nawzajem życzyć pokoju. All these formulas which speak of being unharmed, untroubled and peaceful point towards a profoundly Christian truth. Wszystkie te formuły, które mówią o byciu bez szwanku, niezatrwożonym, spokojnym, wskazują na jedną głęboką prawdę. But we must make sure that we understand them correctly. Ale wcześniej musimy upewnić się, że rozumiemy te formuły właściwie. Because we're not always free of trouble. Bo nie zawsze jesteśmy wolni od uciemiężeń. We're not always at peace. Nie zawsze jesteśmy spokojni. And we're not always out of harm's way. I nie zawsze jesteśmy bez bólu, bez krzywdy. These formulas do not promise us a carefree existence or even an absence of pain. Te formuły nie obiecują nam beztroskiej egzystencji czy nieobecności bólu. The collect reminds us that God's protection was won for us by Christ's blood. Kolekta przypomina nam o tym, że ochrona Ojca została dla nas zdobyta przez krew Chrystusową. It's a protection which is inseparable from the mystery of the cross. Jest to ochrona, która jest nierozdzielnie związana z tajemnicą krzyża. When in today's gospel, which is from the 14th chapter of John, dzisiejsza Ewangelia pochodzi z 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. When Jesus tells the disciples not to be troubled, Jezus mówi w niej uczniom, aby się nie trwożyli. At that point there are only 11 disciples left because Judah has gone out into the night to betray him. Zwraca się wtedy już tylko do 11, bo Judasz poszedł już na swoją misję nocy, na misję zdrady. And Christ himself is on his way to Gethsemane. A sam Chrystus jest już w drodze do Getsemanii. And he says, "Do not let your hearts be troubled." I w tym momencie mówi: niech się nie trwoży serce wasze. The Christian condition is not a life wrapped in cotton wool.
Stan chrześcijanina, stan życia chrześcijańskiego nie jest to życiem owiniętym w watę. We show ourselves Christians when we stand in turmoil, in the eye of the storm, and yet remain at peace. Okazujemy się chrześcijanami, gdy stoimy w zamęcie, w środku burzy, a mimo to trwamy w pokoju. And this is possible only if we are truly one with Christ. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy jesteśmy prawdziwie zjednoczeni z Chrystusem. Christ, whose invincible light shines through the darkness and whose ordering peace manifests itself out of chaos. Chrystusem, którego niezwyciężone światło jaśnieje poprzez ciemność i którego porządkujący pokój objawia się, wyłania się z chaosu. Because let's remember that the good news of the gospel is not that the world is okay, it clearly isn't. Bo pamiętajmy, że dobrą nowiną Ewangelii nie jest to, że świat jest okej. Okay. Świat nie jest okej. Okay. The good news is that the world has been saved. Dobrą nowiną jest to, że świat został zbawiony. And the good news is that we can be freely drawn into that work of salvation. I dobrą nowiną jest także to, że my w wolny sposób możemy dać się wciągnąć w to dzieło zbawienia. By living in Jesus, who is working still, says St. John. Poprzez życie w Jezusie, który ciągle działa, tak jak mówi Święty Jan. And in Jesus, who is our peace. W Jezusie, który jest naszym pokojem. Amen. Amen.